Modele reaktywności. W ciągu naszego szkolenia widzieliśmy już kilka różnych podejść do reaktywności. W tej lekcji zrobimy syntezę. Przyjrzymy się podobieństwom i różnicom w rozmaitych podejściach do reaktywności. Przyjrzymy się również trade-offom. Przede wszystkim możemy oprzeć się albo o podejście deklaratywne, albo imperatywne. Pisząc kod deklaratywny, który jest oparty o jakieś rozbudowane api, i tym api mogą być lifecycle hooks, albo hooki reaktowe albo liczne operatory RxJS, lub deklarowane eksplicite API w Reduxie. Z jednej strony API zwiększa complexity, bo musimy je najpierw dobrze poznać, ale z drugiej strony pozwala napisać krótki kod, który precyzyjnie robi to, czego oczekujemy. Wykorzystywane narzędzia mają silnik, który będzie napędzał reaktywność, ale wszelkie abstrakcje zostaną zbudowane dopiero w runtime. Z uwagi na deklaratywne podejście, zależności są zapisane eksplicite i nie trzeba czytać między wierszami. Takie podejście implementują m.in. React, Redux i RxJS. Inna opcja. Piszemy kod imperatywny. Ten kod zostanie uzupełniony o reaktywność w runtime. Będzie się tam działa magia, która sprawi, że na pozór zwyczajne obiekty zaczną pod spodem wysyłać sobie notyfikacje i aktualizować się nawzajem. Taki model implementują m.in. MobX oraz View. Jest jeszcze inna opcja. Piszemy kod imperatywny, który najpierw zostaje skompilowany do reaktywnego kodu natywnego. Kod wynikowy może zupełnie nie przypominać oryginału. Jest bardzo dużo magii, ale nie w runtime, tylko w kompilacji. I takie podejście implementuje m.in. Sfeld. Za chwilę omówimy sześć różnych podejść do reaktywności. Chciałbym, drodzy Państwo, żebyśmy szczególną uwagę zwrócili na fakt, że praktycznie wszystkie omawiane podejścia i narzędzia rozwiązują dokładnie ten sam problem. To znaczy, w jaki sposób sprawić, aby zmiany stanu albo widoku działały wskutek reakcji, automatycznie. I we wszystkich podejściach będziemy mieli te same elementy, które wchodzą w skład każdego UI, tyle że napisane ciut inaczej, ale będą pełniły dokładnie tę samą rolę. Te elementy to akcja lub zmiana, stan jako taki, wartości wtórne, czyli obliczenia na podstawie stanu, oraz reakcje, czyli side efekty. Te sześć podejść uformowałem w tabelkę, tak, żeby było wygodnie spojrzeć na wszystko przekrojowo. Natomiast my sobie omówimy każde podejście krok po kroku. Przy pomocy każdego narzędzia zrobimy mikroapkę, żeby móc porównać modele. Te apki, kontynuując motyw kantora i wymiany walut, będą przeliczały określaną ilość waluty po określonym kursie. Proste, ale dzięki temu czytelne. Zacznijmy od Reakta. I może na samym początku zobaczmy, jak działa ta mikroapka. Skorzystamy z platformy StackBlitz, która umożliwia nam uruchamianie apek Angularowych, wiłowych, Reactowych itd., itd. w przeglądarce, ale te aplikacje są hostowane w chmurze. Dzięki temu nie potrzebujemy ściągać jakiegoś repozytorium lokalnie, bawić się w ściąganie pakietów, w pakiet JSON, uruchamianie webpacka itd., itd. To wszystko dzieje się z automatu i możemy sobie łatwo wejść pod danego linka. Dodatkowo mamy możliwość zautoryzowania się z GitHubem, i trzymania tego bezpiecznie, i wracania do kodu, kiedy będziemy potrzebowali. Dobra, nasza aplikacja jest bardzo prosta, ale odzwierciedla, ilustruje te cztery podstawowe elementy, czyli stan, zmianę stanu, wartości wtórne computed oraz side-efekty. Mamy dwa inputy. Pierwszy input przyjmuje kwotę w lokalnej walucie, kwotę, którą będziemy chcieli wymienić w kantorze, rate, czyli kurs zmiany waluty, no i na podstawie tych dwóch rzeczy wyświetlamy, jaka będzie nowa wartość tej waluty już po wymianie. To będą robiły wszystkie te nasze mikroapki, które będziemy porównywali. No i teraz przejdźmy do samego reakta. W reakcie stan jest trzymany w use state albo ViewSreducer, czyli generalnie hookie. Jeżeli chcemy obliczyć wartości wtórne, przykładowo bierzemy useMemo. UseMemo jest po to, żeby nie wykonywać tych samych obliczeń ponownie. Natomiast jeżeli chodzi o side efekty, to używamy do tego useEffect i e, jawnie, eksplicite podajemy, od czego dany side effect zależy. Use state, use reducer, use effect, to wszystko nie powinno już mieć przed nami zbyt wielu tajemnic. A propos hooków. Plusem jest to, że można je komponować. Minusem zaś to, że można komponować tylko pod warunkiem, że z góry znamy liczbę i kolejność wywołań. Jeśli mamy już sporo doświadczenia z Reactem, a rules of hooks moglibyśmy wyrecytować z pamięci, to być może nas to nie boli mocno. Ale co do zasady, kompozycyjne API nie musi mieć takich ograniczeń. Na przykład, aby osiągnąć dynamiczną liczbę wywołań useState, trzeba najpierw ubrać je w komponenty. Czy to jest problem? I tak i nie. Na pewno jest to ograniczenie modelu kompozycji hooków. Plusem hooków jest również łatwy podgląd w React DevToolsach. Widać czarno na białym, jakie hooki ma dany komponent. A jeśli hook jest złożony, to widać, z czego składa się pod spodem. Jest nawet specjalny debugerski hook, zwany useDebugValue, który wyświetla dodatkowe dane. Właśnie pod kątem DevTools'ów. No ale idźmy dalej. A dalej to mamy minusy. Hold your horses, drodzy Państwo, większość z nas lubi Reakta, ale przyznajmy otwarcie, że pozostałe cechy to minusy. Trzeba manualnie optymalizować kod, to jest aplikować rzeczy typu useMemo i useCallback, aby unikać nadmiarowych renderów. W innych frameworkach pojęcie nadmiarowego rendera może w ogóle nie występować. Samo w sobie śledzenie zmian Reakta obciąża runtime, a konkretnie CPU. Albowiem, kiedy ustawiamy nowy stan komponentu, to buduje się nowe drzewo Virtual DOM i trzeba je porównać ze starym i całe reconciliation i dopiero potem faktycznie leci repaint. I to wszystko każdorazowo dzieje się w runtime. Czy można uniknąć roboty w runtime? Tak, o tym przekonamy się już zaraz. Dalej, wysoki próg wejścia. Pamiętajmy, że jeśli ty bardzo dobrze coś znasz, to możesz już nie pamiętać czasu, kiedy to wszystko było nowością, kiedy było trudne i skomplikowane. Huki nie są proste. To nowy paradygmat i ma swoje niuanse związane z renderowaniem, śledzeniem zmian itp. Itd. Czy istnieje taki model, w którym nie ma czegoś takiego jak use callback, który służy tylko do tego, aby nie resetować referencji? Oczywiście, że istnieje. I wcale nie jest wolniejsze niż React. I właśnie w tym sztuka. No i wreszcie wymogi paradygmatu funkcyjnego. Prawie wszystko musi być niemutowalne, a sporo funkcji dodatkowo musi być piór. Nie chodzi o to, aby reakta krytykować, ale obiektywnie, daleko mu do ideału. Postawmy pytanie: czy to całe Complexity, jak na interfejsy UI-owe, jest konieczne? No właśnie. A tymczasem przejdźmy do Reduxa. Nie będziemy szczegółów powtarzać, ale Redux ma podobne zalety i wady. Mocarne devtoolsy pozwalają nam zobaczyć wszelkie zmiany na stanie, ale nie zobaczymy już w tych devtoolsach niczego związanego bezpośrednio z side-effektami. O ile stan, zmiany na nim i wartości wtórne miodzio, o tyle side efekty potraktowane są po macoszemu. No i podobnie jak w reakcie próg wejścia plus wymogi związane z zaspokajaniem paradygmatu funkcyjnego. No, to zobaczmy tą mikroapkę reduksową. W reduksie stan trzymamy oczywiście w globalnym obiekcie state. Jeżeli chcemy stan zmienić, to potrzebujemy zdispaczować akcję taką czy śmaką. Jeżeli na podstawie stanu chcemy obliczyć jakąś wartość wtórną, to w tym celu korzystamy z selektorów. Natomiast jeżeli chcielibyśmy robić automatycznie side-efekty, w sensie nie na poziomie komponentów, tylko na poziomie samego reduxa, to korzystamy z middleware'ów. Przykładowo Redux Saga – efekty, Redux Observable – epiki, lub ewentualnie możemy napisać swój jakiś własny middleware. Przykładowo taki, który nasłuchuje na to, jaka jest, jaki jest obecny stan. Jeżeli stan się zmienia, czyli na przykład exchange, wówczas wykonujemy jakiś side effect. To jest oczywiście rozwiązanie prymitywne, natomiast Redux Saga czy Redux Observable robią podobne rzeczy tylko na dużo, dużo, dużo wyższym poziomie. Drodzy państwo, RxJS, strumienie, subjekty, operatory i cały paradygmat functional reactive programming. Jego główną zaletą jest uniwersalność. Jest w stanie praktycznie zamodelować wszystko. I ma gigantyczny toolbox, 100 operatorów. Na każdą pogodę znajdzie się jakiś operator. Tylko wielu rzeczy nie warto pisać akurat w Eriksach, bo istnieją narzędzia prostsze. I główny minus, tak samo jak wcześniej, Complexity i wysoki próg wejścia. Wspomniane strumienie, Hot and Cold, różne rodzaje subjektów, etc. Sprawę trochę pogarsza fakt, że testowanie i debagowanie Eriksów to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. Kiedy przychodzi do debagowania skomplikowanego kodu Eriksowego, w którym coś nie działa, to wierzcie mi, nie ma szału. Generalnie eriksy to narzędzie uniwersalne, potężne, ale trudne w zrozumieniu i trudne w testowaniu i debagowaniu. Spójrzmy zatem na apkę eriksową. Jeżeli chodzi o eriksy, to stan jako taki jest przechowywany w strumieniu. Jeśli zostaną wyemitowane jakieś eventy, które wpłyną na zawartość strumienia, wówczas zmieni się jego stan. I tak na przykład możemy emitować eventy pochodzące bezpośrednio z UIA i tutaj e, z, amount to jest strumień, który zależy od from event, od HTML input, i podobnie, rate zależy od from event pochodzącego z HTML input. Tak więc stan to strumienie, to jakie eventy yy, i notyfikacje są emitowane w strumieniu, to wpływa na zmianę stanu. Jeżeli chodzi o wartości wtórne, no to kłaniają się wszystkie operatory eliksowe, plus oczywiście operatory, które łączą strumienie, tak jak np. Combine Latest. Na podstawie jednego i drugiego strumienia obliczamy wartość wtórną, czyli amount dzielone przez rate. Natomiast co do side effectów to to będzie zwyczajne strumień.Subscribe, który przyjmuje funkcję wykonującą side effect. Czyli jeżeli będzie jakakolwiek zmiana na tym strumieniu, wówczas każdorazowo zostanie uruchomiony side effect. Drodzy Państwo, Mobix. Dla odmiany niski próg wejścia. Zwróćmy uwagę, że nie ma tu siedmiu klasowych Lifecycle hooków, nie ma 10 reaktowych hooków, nie ma 100 operatorów i nie trzeba poznawać wysokopoziomowego deklaratywnego API. Po prostu oznaczamy, jaki kawałek stanu jest obserwablem, oznaczamy, co na jego podstawie jest obliczane i która funkcja może ten stan zmieniać. I na Hama jedziemy z imperatywnym kodem. I tyle. I rzeczy dzieją się same. Ta prostota jest urzekająca. No ale żeby nie było, postawmy pytanie, czy Mobix jest prosty? Odpowiedź zależy od perspektywy. Jeśli pytamy, jak Mobix wewnętrznie działa, to uuu dzieje się bardzo dużo. Cały system eventów. Ale uwaga, tego na zewnątrz w ogóle nie widać. Ogromne complexity zostało przed nami schowane, więc próg wejścia dla dewelopera jest niski. No a poza tym, MOBIXowe Story można elegancko komponować. I podobnie testowanie. Po prostu wywołujemy metody na obiektach. I tyle. Minusem zaś jest to, z racji okrojonego modelu, że nie mamy tak wypasionych devToolsów jak na przykład w Reduxie. I mamy trade-off, czy warto dodawać wiele elementów eksplicite akcje reducery i tak dalej, żeby mieć wypasione devtoolsy. To pytanie pozostawiam otwarte. Generalnie, zanim wybierzecie toolstack do następnego projektu, to weźcie takie rzeczy pod uwagę, a nie to, co jest aktualnie w modzie. No a wracając do Mobixa. Wadą jest również, że mobixowe proxy obciąża runtime. Podobnie jak w Reakcie, te aplikacje i tak są szybkie. Ale zaczekajmy jeszcze chwilę, bo może być jeszcze szybciej. No i cecha, którą można potraktować zarówno jako wadę i zaletę na tle innych rozwiązań. Mobix daje nam dużo swobody i styl i liczba storów to wszystko wedle naszych preferencji. Nie ma narzuconych guideline'ów. Tymczasem zerknijmy na Mobixową mikroapkę. W przypadku Mobixa stan jest przechowywany w obserwablach. W naszym przykładzie mamy dwie observable properties, które przechowują wartość amount oraz rate. Jeżeli chcemy zmienić stan MOBIXowego Stora, wówczas musimy uruchomić Action. W trybie strict będzie to funkcja, która opakowuje przypisanie nowej wartości do amounta, natomiast w trybie nie strict możemy po prostu z zewnątrz dane pole, danego obserwabla po zmutować. Jeżeli chodzi o wartości wtórne, czyli computed, to w przypadku MOBIXa jest annotacja computed, czyli w naszym przypadku zwyczajny getter. Natomiast side efekty to będą derywacje, czyli e, w naszym przypadku Autoran. No i w Autoranie potrzebujemy zawrzeć, że tu chodzi o disk.exchange, czyli kiedykolwiek disk.exchange się zmieni, wówczas odpali się Autoran. Drodzy Państwo, View. Zerkniemy na ten framework bardzo pobieżnie. No i zakładam, że wiele osób może View znać tylko z nazwy. Na slajdzie widzimy komponent, w którym definiujemy tzw. data properties. Jest to inicjalny stan komponentu, do którego view się będzie dobierało w runtime. Te pola, które istnieją w data properties, staną się obserwablami z automatu. Tak po prostu. Dodatkowo, jeśli chcemy móc obliczać jakieś wartości wtórne, to analogicznie jak w Mobixie, deklarujemy pole computed i możemy wtedy odpytać jego zawartość. I wreszcie, jak mamy takie pole computed. U nas Exchange to możemy stworzyć Watchera o tej samej nazwie. Wówczas Watcher nasłuchuje na wartość Computed i kiedykolwiek się zmieni, leci side effect. Oczywiście może nasłuchiwać nie tylko na Computed, ale i na Data Attributes. Jak widzieliśmy, View ma relatywnie niski próg wejścia, jeśli mowa o samej reaktywności, porównywalny z mobixem. Jak na Framework przystało, ma mnóstwo innych feature'ów, w które nie będziemy wchodzić, ale pozwala na kompozycję i komponentów, i stanu. A także ma eleganckie devtoolsy. Z wad śledzenie zmian nadal obciąża runtime. No i w związku z przyjętym modelem, który operuje na obiektach, śledzenie prymitywów wymaga dodatkowej opakowki. A my przyjrzyjmy się mini-apce w view. W view stan komponentu przechowywany jest w tzw. data properties. Jeżeli stan chcemy zmienić, to możemy zadeklarować na komponencie jakąś metodę, albo bezpośrednio skorzystać z jakiegoś bindingu na poziomie widoku. Wartości wtórne to są computed, czyli podobnie nazywa się jak w Mobixie i nawet podobnie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o side efekty, możemy skorzystać z Watcherów. No i drodzy Państwo, najlepsze zostawiliśmy sobie na koniec. Najlepsze, bo na tle konkurencji wypada rewolucyjnie. Jeśli spojrzymy na slajdzie na stan, zmiany, wartości wtórne oraz side efekty, to widzimy w sumie czysty JavaScript. Z tą różnicą, że pojawia się dolar z dwukropkiem. I tyle jeśli chodzi o building bloki i składnie. Sfeld. To inna bajka niż wszystko, co omawialiśmy do tej pory. I mimo, że jest alternatywą do reakta i niekoniecznie warto łączyć te dwie technologie, to bardzo chciałem uwzględnić sfeld w kontekście reaktywności, bo warto. Wejdźmy zatem w model reaktywności sfeld. Reaktywność oznaczamy składniowo, właśnie przy użyciu dolara. Jeśli coś ma być reaktywne, to linijkę zaczynamy od dolara. I mamy Reactive Assignments czyli reaktywne podstawienia. To jest z jednej strony deklaracja zmiennej, ale z drugiej strony regularne aktualizowanie wartości tej zmiennej. Dlatego to się nie nazywa reaktywna zmienna, tylko reaktywne przypisanie, bo to przypisywanie nowych wartości będzie się działo wielokrotnie w kółko. Mamy również Reactive Statements. I tu wstawiamy na przykład side efekty. I byłoby to bliskie temu, czym w MOBIXie jest Autorun. Wejdźmy w kodzik. Mamy tę samą logikę co wcześniej, czyli przeliczanie walut. Dwie zwyczajne zmienne letowe, jedno reactive assignment, zmienna exchange i jedno reactive statement, czyli side effect polegający na zalogowaniu wartości exchange. I zerknijmy, co Sfeld wyprodukuje na podstawie tego kodziku. Mamy tu fragment skompilowanej apki. Oczywiście nie ma dla nas teraz znaczenia, jakie konkretnie instrukcje Sfeld wykonuje wewnętrznie. Chcemy mieć tylko ogólny zarys, w jaki sposób ta reaktywność jest zasilana. Funkcja obsługująca komponent ma na początku zainlainowany nasz kod aplikacji, czyli pierwsze cztery liniki, czyli deklaracje zmiennych, ale bez sendlog. Reactive assignment dla zmiennej exchange też zostaje, bo to po prostu stworzenie zmiennej. No i poniżej zaczyna się powoli magia. Input 0 podłoga input podłoga handler to skomplikowana funkcja, która potem posłuży do obsługi event handlera. Funkcja najpierw pobiera nową wartość, zrzuca ją do numbera, a potem wykonuje wewnętrzną operację $$Dollar Invalidate. To kluczowy element reaktywności SFELD. Inwalidowanie to oznaczenie zmienne jako brudną. Dzieje się to za pośrednictwem zmiennej DIRTY, która jest wykorzystywana w Self-Update. DIRTY to bitmapa, która przechowuje info, jakie kawałki doma zależą, od których konkretnie Propertiesów, jakie mogły zostać zmienione. To znaczy, jeśli zmienimy tylko wartość inputa, to aktualizujemy tylko to, co od niego zależy. Brzmi podobnie jak Mobix, no bo to wszystko podobne podejścia do reaktywności. W powyższym kodzie dirty jest na przykład użyte z operacją bitową ampersand 3, gdzie 3 bitowo to dwie jedynki, czyli zaświecone mamy bit pierwszy i drugi. A to oznacza, że zmieniane są i amount i rate. Co mamy z Continuum w komentarzu? Komentarz jest autogenerowany. W następnym użyciu DRT mamy z kolei ampersand 4, czyli bitowo 100, czyli trzecia zmienna exchange. Zwróćmy też uwagę, że DRT, będąc bitmapą, będzie miało wartość dodatnią, jeśli którykolwiek bit się zaświeci. Jakie to jest sprytne, jakie to jest nieprzyjazne dla człowieka i jednocześnie przyjazne dla procesora. I o to chodzi. Dlatego operacje z ampersandem mogą być wykonywane mega szybko i precyzyjnie. No, a z czytelnością to bym nie szalał, bo istnieją większe przyjemności niż czytanie bitmap. Tak więc, no, nie jesteśmy ekspertami od kompilatorów, ale da się ten kod mniej więcej rozgminić. Jak już wspomnieliśmy, nie musimy rozumieć szczegółów ani tych bitmap, ani kodu runtime'u. To, co chciałbym, abyśmy zapamiętali, to to, że kompilator robi kawał roboty polegający na pocięciu komponentu na mikrocząsteczki. Analizuje, co od czego zależy, i tworzy wiele ścieżek minimalnych update'ów. Jak coś się zmieni, Sfeld wjedzie idealnie w punkt i zaktualizuje tylko to, co potrzeba. Idea, jaka przyświeca Sfeld, jeśli czegoś można nie robić, to tego nie róbmy. Dodatkowo, po każdej zmianie kodu aplikacji, ten zoptymalizowany kod runtimeowy będzie siłą rzeczy nieco inny. No ale przy obecnej architekturze Apex js owych bundle i tak są inne. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz a propos reaktywności: mianowicie co kompilator uzna za reaktywne, a co nie. Zagadnienie można spotkać pod nazwą tracking changes, czyli w jaki sposób kompilator orientuje się, że trzeba odświeżyć UI. Zacznijmy od tego, że kod, który piszemy, to nie jest do końca to, co zostanie uruchomione. Czasy jQuery minęły. Trzeba kod przetłumaczyć na kod docelowy. I kompilator w tym kodzie docelowym ogarnie, w których momentach wstrzykujemy się w silnik reaktywności i tamtą reaktywność obsłuży. Istotne jest to, że kompilator, nawet jeśli bardzo zaawansowany, musi mieć jednoznaczne wytyczne, które operacje będą wykonywane w jego ekosystemie, a które nie. To znaczy, jeśli wykonam operację, której silnik się spodziewa, to zostanie obsłużona, jeśli nie, to ją zignoruję. I ważne jest to, że praktycznie każdy framework ma takie ograniczenia. Jedne większe, inne mniejsze, ale każdy. W przypadku Svelte, aby framework zobaczył, że trzeba odświeżyć UI, trzeba użyć instrukcji podstawienia. Tak po prostu. Jeśli kompilator widzi, że robimy podstawienie na jakiejś zmiennej, która jest składnikiem jakiejkolwiek reaktywnej operacji, to się tam wstrzyknie ze swoją magią. Jeśli z kolei zrobimy mutację bez podstawienia, zignoruje sprawę. Dlatego pierwsza funkcja, w której jest bezpośrednio array push, zostanie zignorowana przez Sfeld. Ale w drugim przypadku kodu, z samego faktu, że robimy podstawienie, Sfeld już to ogarnie. Możemy oczywiście zapisać to ładniej, jak w trzecim kawałku. Ładność kodu nie ma z kolei dla kompilatora żadnego znaczenia. Mogłoby się wydawać, o, ale głupie, skąd takie ograniczenia? Ano stąd, że im więcej framework miałby obsłużyć, tym bardziej skomplikowany musiałby być. Tak jak Mobix na przykład wymaga, aby czytać Observable wewnątrz Tracked Functions, bo tam je śledzi, a runtime doda Proxy, tak SFELD skanuje instrukcję podstawienia, podmienia je na Invalidate, a potem wykonywany jest z góry obmyślony kod. Spójrzmy na Reakta. Jeśli zmutuje stan obiektu, to React, po pierwsze, nie wywoła rendera, po drugie, jak jakiś inny czynnik spowoduje render, to stara, zmutowana zmiana, o ile nie została nadpisana, Zostanie teraz uwzględniona i wyświetlona. Oczywiście nie należy mutować stanu w Reakcie i należy robić niemutowalne set state. Natomiast wywołanie set state jest niejako przejściem przez wrota Reakta, które gwarantują nam reaktywność. Podobnie jak w Sfeld, podstawienie. Jaki stąd wniosek? Każdy framework, drodzy Państwo, ma takie swoje wrota. Jak powstaną kiedyś frameworki i biblioteki przyszłości, które gwarantują update'y, to one też będą miały bardziej lub mniej restrykcyjne API, czyli te wrota. To, na ile łatwo korzystać z takiego API, jest bardzo istotne przy wyborze frameworka. Im łatwiej się pomylić oraz im większy próg wejścia itd., tym trudniej będzie utrzymywać aplikację. Tak więc model reaktywności, który jest budowany w czasie kompilacji, a nie w runtime, to pierwsza, powiedzmy, rewolucja z Feld. Druga rewolucja to incremental DOM. Przy czym warto zaznaczyć, że Sfeld wcale tych konceptów nie wymyślił, ani jednego, ani drugiego. Ale generalnie Sfeld idzie pod prąd z trendami. No dobrze, no to o co chodzi z tym Incremental Domem, którego z używa również nowy Angular, od wersji 9 z silnikiem Ivy. Otóż, drodzy Państwo, Virtual Dom w reakcie sprawił, że można deklarować widok. Piszemy, czym widok jest, jaka jest jego zawartość, a nie w którym miejscu trzeba zaktualizować diva albo jaki węzeł dodać lub usunąć. Nasza robota kończy się na deklaracji widoku, a faktyczną obsługę doma robi silnik. Sęk w tym, że żeby móc deklarować widok w reakcie, a potem uruchamiać fazę render, w której sprawdzamy co się zmieniło te trzeba budować Virtual DOM. Trzeba mieć stare, obecne drzewo Virtual DOM, a po każdej zmianie trzeba zbudować nowe drzewo i je porównać. A w dodatku możemy je debugować i testować, bo to drzewo to po prostu obiekty. I to jest szybkie, nieporównywalnie szybsze niż jQuery czy stary Angular JS, na tle których React się w ogóle wybił. To jest szybkie, ale jednak tworzenie drzew Virtual DOM dzieje się w runtime i dzieje się po każdym kliknięciu czy zmianie stanu, po każdej atomowej zmianie. Trzeba robić w kółko tą samą robotę w runtime. I pytanie, czy można wyeliminować powtarzanie tej runtime'owej roboty? Tak, można ją wywalić, bo Virtual DOM nie jest celem samym w sobie. Jeśli znajdziemy lepszy pomysł na Performance, to Virtual DOM przestaje być potrzebny. I witamy w świecie Incremental DOM. W bardzo dużym skrócie działa to tak, że nie ma Virtual DOMa, czyli nie ma dodatkowej abstrakcji na prawdziwego DOMa. Ale tego prawdziwego DOMa oczywiście nadal trzeba aktualizować. Tyle, że w inny sposób. Tak więc narzędzia oparte o Incremental DOM są kompilowane. Nie w rozumieniu TypeScripta, tylko w rozumieniu zawartości widoków. Analizowane jest, jaki jest szablon widoku oraz w jaki sposób aplikacja zmienia swój stan, i w ten sposób pośrednio aktualizuje widok. Kompilator śledzi, która zmienna wpływa na przerenderowanie się którego diva i którego spana, itd. I cała idea polega na tym, że zamiast budować jakieś pierdy w runtime w sensie drzewa, to już w czasie kompilacji generowany jest kod, który zostaje wklejony do docelowego bundla. Ten kod to sekwencja instrukcji. Które na przykład tworzy od zera diva, dodaje mu atrybuty i dodaje na przykład węzeł tekstowy w środku tego diva. I ta sekwencja instrukcji zostaje od razu podpięta w tym miejscu, gdzie zachodzi zmiana stanu. Na slajdzie widzimy trzy kolumny kodu. Ten po lewej to to, co my piszemy. Dwa pozostałe to skomplikowany kod, który trafia do bundla i który jest faktycznie wykonywany przez przeglądarkę. Jak widać, mocno się różni. Kod po środku tworzy zmienne, wykonuje operacje create oraz mount na elementach DOM, które z góry zna. Zaś kod po prawej to przykład conditional renderingu. Jeśli trzeba kawałek wstawić, to robimy create i mount, a jeśli na odwrót, to delete. Co jest dodatkowo istotne, skoro Svelte nie buduje żadnego drzewa w runtime i nie buduje innych abstrakcji, używa jedynie mikrofunkcji helperów typu stwórz węzeł, generalnie Svelte, praktycznie nic nie robi w runtime. I z tego powodu twórcy mówią o Svelte jako o znikającym frameworku. Wszelkie complexity, jakie jest do ogarnięcia, jest wykonywane w czasie kompilacji. Budowane jest 10 kilo paździerzowego, bardzo niskopoziomowego JavaScriptu, którego my i tak nie będziemy czytać, a który będzie wykonywany. Ale ten kod jest odchudzony. Usunięto z niego wszelkie nadmiarowe abstrakcje związane z domem. Jeszcze jedna istotna rzecz. Virtual DOM musi do bundla załadować cały interpreter, bo z góry nie wiadomo, co będzie potrzebne. Natomiast w przypadku Incremental DOM wszystko wiemy z góry, z dokładnością do pojedynczego diva. Dlatego jeśli cokolwiek jest nadmiarowe, można to wywalić na poziomie zwykłego tree shakingu. No, a kończąc temat, dlaczego incremental? Bo jest inkrementalnie budowany. To znaczy, nie budujemy całego drzewa, tylko mały kawałeczek, in place, tam, gdzie miała miejsce zmiana stanu. A skoro nie mamy drzewa, to i nie musimy alokować dla niego pamięci. Nie przechowujemy ani starego, ani nowego Virtual Doma. Jeśli jakiś kawałek UI się zmienia, to alokujemy tylko tyle pamięci, inkrementalnie, ile jest potrzebne dla tego jednego malutkiego kawałka. No to podsumujmy Sweld. Stan to zwykłe zmienne javascriptowe. Zmiany to zwykłe instrukcje na javascriptie. Wartości wtórne to te tak zwane reactive assignments, czyli podstawienie poprzedzone przez dolara. Zaś side efekty to dowolne instrukcje, tyle że również poprzedzone przez Dolara. Kluczowe cechy. Kompilujemy aplikację do formy uber-łopatologicznej, do tego stopnia, że framework, jak mówią autorzy, znika. Zostaje łopatologiczny kod pozbawiony wszelkich abstrakcji, które nie są konieczne widokowi. I teraz robi się ciekawiej. Z jednej strony składnia, jak widać, jest banalna, ale to też nie jest takie idealne, bo jeśli w ogóle wprowadzam niestandardową składnię to będzie mi nie tylko trudniej z toolingiem, ale i z debugowaniem. Trudniej mi z toolingiem, bo skoro wspieram magiczną składnię, to na przykład wsparcie TypeScripta nie będzie out of the box. W momencie tworzenia materiałów wsparcie dla TypeScripta jest, ale trzeba było na nie naprawdę długo czekać. No a co do wydajności? Mamy prawdziwą, jak mówią autorzy, reaktywność, która jest wynikiem kompilacji i opiera się o instrukcję podstawienia. No to zerknijmy na demo. Tym razem nie StackBlitz, Svelte ma swoje środowisko REPL, podobne jak TypeScript, Babel i wiele innych narzędzi. To właśnie w nim możemy podejrzeć jak wygląda skompilowany kod, który dopiero trafia do runtime'u. Dobra, to zobaczmy mikroapkę w Svelte. Stan komponentu jest przechowywany w zmiennych, tak najzwyczajniej w świecie. Jeżeli chcemy coś zmodyfikować, wówczas po prostu potrzebujemy zmodyfikować, nadpisać wartość amount albo rate, albo robimy binding na poziomie widoku, podobnie jak w view. Jeżeli chcemy obliczyć jakąś wartość wtórną, wówczas robimy reactive assignment, to znaczy nasz computed, w tym wypadku reactive assignment exchange, będzie nadpisany każdorazowo, jeżeli zmieni się albo amount albo rate. I to sobie sfeld wewnętrznie śledzi. Natomiast, jeżeli chcemy wykonywać side efekty, to robimy reactive statement. i Jedno i drugie jest deklarowane jako dolar. Czyli kiedy zmieni się exchange, tutaj podobnie na zasadzie Mobixa, nasz side effect zależy od exchange'a i Svelte to ogarnia. Kiedykolwiek zmieni się exchange, wówczas trzeba ponownie uruchomić funkcję send log. Natomiast, jeżeli zainteresowani jesteśmy, jaki kod się kompiluje z takiej aplikacji Svelteowej, to tutaj możemy zerknąć. W JS Output i tutaj mamy cały output, ten, który przed chwilą omawialiśmy. Drodzy Państwo, na tym kończymy moduł poświęcony reaktywności. W formie podsumowania zostawiam Was z naszą tabelą porównującą różne modele reaktywności we współczesnym frontendzie.